Część Boże Piotr Krupa, zapraszam na główne wydanie informacji dnia. Na początek cotygodniowa audiencja generalna Ojca Świętego Franciszka. Podczas dzisiejszego spotkania papież rozpoczął cykl kateches o rodzinie. Podsumował także poświęcone temu tematowi zgromadzenie synodu. Dziś również zostało opublikowane orędzie Ojca Świętego Franciszka na 48. Światowy Dzień Pokoju. Mówiąc o zgromadzeniu synodalnym, które odbyło się w październiku, jego świątobliwość podkreślił, że był to czas wielkiej swobody, kiedy każdy przedstawił otwarcie i z ufnością swoją myśl. Żadne wystąpienie nie zakwestionowało prawd podstawowych sakramentu małżeństwa, nierozerwalności, jedności, wierności i otwartości na życie. Po wszystkich wystąpieniach, jak mówił papież, miała miejsce dyskusja w grupach, które zostały podzielone według języków. Następnie każda grupa przedstawiała sprawozdanie. Wszystko było natychmiast publikowane. W przygotowanej relacji po dyskusji zwrócono uwagę na kontekst życia współczesnej rodziny i stojące przed nią wyzwania, jak również wymagania Ewangelii i perspektywy duszpasterskie. W tym momencie nastąpiła część czwarta. Komisja rozpatrzyła wszystkie propozycje przedstawione przez grupy i zredagowano relację końcową, która utrzymała wcześniejszy schemat. Wysłuchanie rzeczywistości, spojrzenie na Ewangelię i zaangażowanie duszpasterskie, ale usiłowała przyjąć owoc dyskusji w grupach, jak zawsze zostało także zatwierdzone orędzie synodu, krótsze i bardziej przystępne niż relacja. W ostatniej fazie synodu, jak przypomniał papież Franciszek, rozpatrzono propozycję, zredagowano relację końcową i zatwierdzono orędzie synodu. Obrady zakończyło przemówienie Ojca Świętego. Tradycyjnie na zakończenie Jego Świątobliwość pozdrowił przybyłych pielgrzymów, w tym Polaków. W kontekście refleksji o Synodzie Biskupów szczególnie pozdrawiam dzisiaj Wasze rodzinę. Niech adwentowe oczekiwanie narodzin zbawiciela będzie dla Was czasem refleksji i nadziei. Wzorem świętej rodziny przygotujcie Wasze serca i domowe wspólnoty, by godnie przyjąć Chrystusa. Niech spotkanie z Nim w dniu Jego narodzin umocni Waszą jedność małżeńską, wierność i otwartość dla życia. Wszystkich Was tu obecnych zawierzam świętej rodzinie z Nazaretu i z serca Wam błogosławię. Czy w Polsce były tajne więzienia CIA? Helsińska Fundacja Praw Człowieka uważa, że raport senatu USA jest oskarżeniem wobec Polski i dopatruje się w nim polskich wątków. Głos w sprawie zabrał Aleksander Kwaśniewski, który przyznał, że polskie władze zgodziły się w 2001 roku na współpracę polskiego wywiadu z wywiadem amerykańskim, ale jak przyznał o praktykach CIA, polska strona nie wiedziała. Krakowska prokuratura, która prowadzi w tej sprawie śledztwo, zamierza wystąpić do Stanów Zjednoczonych o przekazanie pełnej treści raportu. W liczącym ponad 500 stron dokumencie nie padają nazwy państw, które współpracowały ze Stanami Zjednoczonymi i zgodziły się mieć na swym terytorium tajne ośrodki CIA. Nazwy miejsc, w których przetrzymywani byli więźniowie, zakodowano kolorami zielone, czarne czy niebieskie. To ostatnie według Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka to Polska. W jakimś momencie rząd tego niebieskiego państwa nie chciał się zgodzić na przetrzymywanie. Khalika Szejka Mohameda, czyli bardzo ważnego terrorystę z, z, z siatki Al-Kaidy, yy, ale po przekazaniu i jakiejś sporej ilości. Yy... Gotówki, okazuje się, że to państwo niebieskie zmieniło zdanie I to właściwie pasuje do tego, co było powiedziane napisane w Washington Post w, w styczniu tego roku, że, że Polska przyja dużą ilość e, jednak takiego powiedzmy argumentu finansowego ze strony Amerykanów, żeby e, przyjąć kolejnych więźniów. Na początku tego roku amerykańska prasa ujawniła, że Polska miała dostać od USA 15 milionów dolarów w zamian za tajne więzienie CIA na swoim terytorium. Jeżeli to były te 15 milionów dolarów i to w walizkach, no to. Jest... Jest to upokarzające i kompromitujące dla ówczesnych elit no, W latach 2002-2003 według medialnych informacji, m.in. tu w Kiejkutach miało znajdować się w Polsce więzienie CIA. Prezydentem był wówczas Aleksander Kwaśniewski, a premierem Leszek Miller. Polska po atakach terrorystycznych w 2001 roku zgodziła się na współpracę z wywiadem USA, przyznał były prezydent. Podjęliśmy decyzję wyrażające zgodę na poszukiwanie form tej pogłębionej współpracy zgodnie z z polskim prawem, zgodnie z polską konstytucją, a także zgodnie z ustawą o agencji wywiadu. Polska miała przedstawić stronie amerykańskiej memorandum, według którego więźniowie trafiający do ośrodka w Kiejkutach mieli być traktowani jak jeńcy wojenni. Owo memorandum nie zostało podpisane przez stronę amerykańską. Tłumaczyli się tym, że wymagałoby to długotrwałych procedur, a czas naglił. Amerykanie mieli za to przyjąć ten dokument w formule pro memoria, co oznacza, że rozumieją i akceptują treść polskich oczekiwań. Aleksander Kwaśniewski Leszek Miller przyznali, że nie wiedzieli co dzieje się w Kiejkutach. Można zadawać pytanie, dlaczego na pierwszy front tej walki akurat wysuwać Polskę. Dlaczego wysuwać Polskę wtedy, kiedy inne kraje, które były bezpośrednio zaangażowane w spór i walkę z terrorystami chciały tego robić. Dlaczego angażować było trzeba Polskę, skoro Stany Zjednoczonych chciały takich rzeczy robić na własnym terenie. I takie pytanie powinni sobie wówczas przywódcy polskiego państwa postawić. Wskazuje Zbigniew Ziobro. W przygotowanym raporcie można przeczytać, że wobec osób przetrzymywanych w tajnych więzieniach CIA stosowano brutalne metody przesłuchań. Doktor Łukasz Kister z Centrum Badań nad Terroryzmem, Kolegium Civitas, uważa, że do tych wniosków należy podchodzić z pewną rezerwą. Tak naprawdę można odnieść wrażenie, że opublikowano tylko to, co potwierdza tezę, że Centralna Agencja Wywiadowcza łamała prawo, okłamywała, stosowała tortury, a może są tylko właśnie te przypadki takiej patologii w działaniach CIA, a nie to wszystko, co, co pokazuje jej realną pracę. Trudno dzisiaj powiedzieć, żeby CIA była organizacją przestępczą, która w swoim normalnym działaniu stosuje tortury. W tworzeniu tego raportu nie brali udziału senatorowie wszystkich opcji. Republikanie wycofali się, ponieważ twierdzili, że będzie on tendencyjny. Niestety amerykański raport nie zwiększa naszego bezpieczeństwa. Jest komentowany przez cały świat, a na nasz kraj znów pada cień. Zdrowy rozsądek podpowiada, że należy być czujnym, dlatego że no, jakby rozchodzi się dodatkowa informacja. Dodatkowa informacja, która, która może spowodować zwiększone zainteresowanie. Prezydent Bronisław Komorowski uważa, że dokument może być istotny dla polskiej prokuratury, która prowadzi śledztwo w sprawie więzień CIA na terenie Polski. Myślę, że raport amerykański to śledztwo ożywi. Sądzę, że także dostarczy pewnych nowych. Jeśli nie informacji, to wskazówek co do sposobu prowadzenia tego śledztwa na gruncie polskim. Polskie śledztwo w tej sprawie toczy się od sierpnia 2008 roku. Krakowska Prokuratura Apelacyjna zamierza wystąpić do USA o udostępnienie raportu dotyczącego działań CIA. To hańba dla Stanów Zjednoczonych. Taki ton panuje w zagranicznej prasie po ujawnieniu streszczenia raportu Komisji do Spraw Wywiadu Senatu USA. Dotycząc programu przesłuchań, jakie CIA prowadziła w walce z terroryzmem, prezydent Barack Obama potępił metody stosowane przez agencję jako sprzeczne z wartościami wyznawanymi przez Amerykanów. Zapewnił, że te metody za jego rządów nie będą miały miejsca. Były prezydent George Bush broni Centralnej Agencji Wywiadowczej. CIA nie zgadza się z wnioskami raportu i ma zamiar opublikować własną wersję wydarzeń. Wnioski z raportu są miażdżące dla CIA. Program przesłuchań prowadzony przez agencję w walce z terroryzmem był niezwykle brutalny i nieskuteczny. A torturowanie wykraczało daleko poza granice prawa. Prezydent Obama potępił metody stosowane przez CIA. I Myślę, że dla nas było to ważne, aby to ujawnić. Dzięki temu ludzie mogą zrozumieć dokładnie, dlaczego zakazałem tych praktyk, gdy objąłem urząd. Miejmy nadzieję, że nie popełnimy znów tych błędów. To, co robiła CIA, plamiło honor naszego narodu, mówi republikański senator John McCain. Oczywiście potrzebujemy wywiadu, aby pokonać swoich wrogów, ale potrzebujemy wiarygodnego wywiadu. Głosy potępienia metod CIA płyną z różnych stron. Tortury są zawsze złe, chcemy zobaczyć bezpieczniejszy świat, chcemy zobaczyć, że ekstremizm jest pokonany. Nie uda się nam, jeśli stracimy autorytet moralny. Mówi premier Wielkiej Brytanii, David Cameron. Również w brytyjskiej prasie ostro krytykuje się metody stosowane przez Centralną Agencję Wywiadowczą. The Times pisze o postawieniu agentów CIA przed sądem. Jednak pewne jest, że nikt przed sądem nie stanie, gdyż taką decyzję Podjął już w 2012 roku prokurator generalny Erik Holder. Z kolei niemieccy komentatorzy piszą o hańbie. Frankfurter Allgemeine Zeitung wskazuje, że publiczne wyjaśnianie skandali i uchybień to fundament demokracji. Trzeba pamiętać, że poznaliśmy tylko streszczenie dokumentu liczącego 6000 stron, wskazuje politolog Marcin Soboń z Uniwersytetu Wrocławskiego. Ten raport, który został ujawniony, liczy 525 stron. Dane, które są w nim zawarte, są utajone. Nie znamy ani imion agentów, nie znamy kwot pieniędzy. Nawet kody państw sojuszniczych, które być może, bo tylko możemy się tego domyślać, brały udział w procederze więzień CIA i w torturowaniu więźniów. Także są zakodowane. Autorami raportu są wyłącznie demokraci i jest on elementem politycznej rywalizacji w Stanach Zjednoczonych, podkreśla dr Grzegorz Rdzanek. Jest to raport skierowany do amerykańskiej opinii publicznej przed, przed wyborami. Nawet jeśli ujawnienie raportu to gra na amerykańskiej scenie politycznej, to skutki tej decyzji wykraczają daleko poza stosunki wewnętrzne Amerykanów. Publikacja raportów wpłynie negatywnie na wizerunek USA i rozbudzi antyamerykańskie nastroje. To narażanie amerykańskich placówek dyplomatycznych i baz wojskowych na całym świecie na kolejne ataki terrorystyczne. Zakaz boju rytualnego, na który do Trybunału Konstytucyjnego poskarżyły się gminy żydowskie, zostaje zniesiony. Sędziowie uznali, że państwo nie ma podstaw do ingerencji w sposób zabijania zwierząt zgodnie z wymogami judaizmu gdyż stanowi to naruszenie wolności religijnej. Teraz w Polsce będzie obowiązywać unijna dyrektywa, która określa sposób uboju rytualnego. Kłopot w tym, że zgodnie z orzeczeniem Trybunału nie ma znaczenia, czy zwierzę zostało zabite dla potrzeby gminy żydowskiej, czy dla celów handlowych. Ubój rytualny, o który przed Trybunałem Konstytucyjnym walczyły gminy żydowskie, to zabicie zwierzęcia bez ogłuszenia, tak aby się wykrwawiło. Takiej metody zakazywała ustawa o ochronie zwierząt, w zakresie w jakim nie zezwala na poddawanie zwierząt ubojowi w ubojni, w nawiasie rzeźni, według szczególnych metod wymaganych przez obrzędy religijne, jest niezgodny z artykułem 53. Ustęp pierwszy, drugi i piąty Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej? Zdaniem sędziów, ubój zwierząt według szczególnej metody wymaganej przez judaizm stanowi rytuał chroniony w ramach wolności wyznania. Prawo do swobodnego wyznawania religii jest z kolei gwarantowane nie tylko przez polską konstytucję ale także przez Europejską Konwencję Praw Człowieka, co wielokrotnie podkreślał Trybunał Praw Człowieka. Celem uboju rytualnego jest zaopatrzenie wyznawców judaizmu w koszerne mięso, czyli mięso pozyskane ze zwierząt uśmiercanych zgodnie z wymaganiami religii. I tu pojawia się jednak poważna wątpliwość. Wyrok Trybunału nie zapewnia jednak, że ubój rytualny będzie stosowany jedynie w celu realizacji konstytucyjnie gwarantowanej wolności religijnej. Jego skutkiem, a no tutaj trudno uwierzyć, że niezamierzonym jest bowiem całkowita liberalizacja zasad dotyczących uboju rytualnego, który może być prowadzony w dowolnym, dowolnym celu. Ale wątpliwości było znacznie więcej, bo zdania odrębne zgłosiło aż pięciu sędziów. Po uchyleniu zakazu w Polsce będzie obowiązywać unijna dyrektywa dopuszczająca i określająca sposób prowadzenia uboju rytualnego. Dozwolony jest tylko i wyłącznie w Rzeźniach pod kontrolą lekarza Nie. weterynarii. Bez wątpienia na zakazie uboju rytualnego sporo stracili hodowcy bydła oraz przetwórnie, które prowadziły eksport mięsa koszernego do Izraela oraz krajów zainteresowanych takim towarem. Instytut Pamięci Narodowej apeluje o uczczenie ofiar stanu wojennego poprzez zapalenie w oknach świecy 13 grudnia wieczorem. Inicjatywa jest częścią akcji społecznej, w ramach której Instytut planuje m.in. prezentacje multimedialne, pokazy filmów, wystawy i spotkania. I zmieniamy temat. Coraz dłużej czekamy na wizytę u lekarza specjalisty. Nie jest to subiektywna ocena pacjentów, ale w wyniku ustaleń inspektorów Najwyższej Izby Kontroli najdłuższe kolejki są do kardiologów. Kontrolerzy sprawdzili, jak w 2013 roku w porównaniu z latami wcześniejszymi poprawił się dostęp do świadczeń zdrowotnych. Pod lupę wzięli Centralę Narodowego Funduszu Zdrowia oraz cztery oddziały wojewódzkie. Okazało się, że czas oczekiwania na wizytę u specjalisty wydłużył się od kilku do kilkudziesięciu dni. Do poradni neurologicznej trzeba było czekać 30 dni o trzy dłużej niż rok wcześniej, ale już do kardiologa 79. W porównaniu z 2012 rokiem do 10 dni dłużej. Trudniej dostępne są także badania specjalistyczne. Na tomograf trzeba czekać średnio 43 dni, o 18 dłużej niż w 2012 roku. Nie lepiej jest w przypadku leczenia szpitalnego. Na przyjęcie na oddział chirurgii ogólnej pacjenci muszą czekać średnio 29 dni, ale już na chirurgię urazowo-ortopedyczną 95 Okazało się też, że niektóre oddziały wojewódzkie nie kontrolowały niektórych świadczeń medycznych. Na przykład w Województwie Dolnośląskim nie oferowano pacjentom badań echokardiograficznych serca dziecka będącego jeszcze w łonie matki. Według Najwyższej Izby Kontroli jedną z przyczyn utrudnień w leczeniu jest brak lekarzy specjalistów. Kontrolerzy ustalili także, że Narodowy Fundusz Zdrowia zbyt nisko wyceniał poszczególne świadczenia medyczne. NIK zapowiada przeprowadzenie podobnej kontroli także w przyszłym roku. Posłowie Adam Hoffman, Mariusz Antoni Kamiński oraz Adam Rogacki zwołują pierwszą konferencję prasową po swojej sławetnej podróży do Madrytu. Politycy mówią, że nie złamali prawa pobierając ekwiwalent za korzystanie z samochodu prywatnego, mimo że do stolicy Hiszpanii polecieli tanimi liniami lotniczymi. Tłumaczenia te nie przekonały z kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości, które w listopadzie wyrzuciło posłów z szeregów partyjnych. 30 października posłowie Hoffman, Kamiński i Rogacki polecieli do Madrytu na posiedzenie Rady Europy. Wcześniej z kancelarii Sejmu pobrali pieniądze na pokrycie kosztów podróży prywatnymi autami tak zwaną kilometrówkę. Ale okazało się, że parlamentarzyści do Hiszpanii polecieli tanimi liniami na bilety wydali więc mniej pieniędzy niż pobrali z Sejmowej kasy. Różnica mogła pozostać w poselskich kieszeniach tuż przed wyborami samorządowymi. Wybuchł skandal. Nie było żadnej kilometrówki, że nie było żadnego to, co często pojawiało się w komentarzach, nie było żadnego żadnej sytuacji, która naraziła chociażby kancelarię Sejmu na stratę jednej złotówki. Posłowie broniąc się, przywołali przepis uchwały Prezydium Sejmu z 2009 roku, który ich zdaniem mówi jasno: albo poseł dostaje bilet lotniczy, Albo też dostaje jego równowartość, ekwiwalent i ma skutecznie dotrzeć na miejsce. Ten ekwiwalent wynosi najmniejszą cenę biletu lotniczego na danej trasie, jaką ustali kancelaria Sejmu. Poseł może, zdaniem Mariusza Kamińskiego, sam wybrać dowolny środek lokomocji. Innego zdania jest kancelaria Sejmu, która twierdzi, że podróż zagraniczna może odbywać się tylko samolotem lub samochodem. Posłowie tłumaczyli się też z tego, w jaki sposób mogli być jednocześnie na przykład w Strasburgu i w Warszawie w Sejmie. Taki zarzut pojawił się w audycie przedstawionym przez urzędników marszałka Sikorskiego. Zdarzało się tak, że ze względu na inne obowiązki poselskie skracaliśmy swoje wyjazdy. W takich przypadkach kancelaria Sejmu była informowana, bądź to w postaci złożonych faktur, z których wynikało, że byliśmy krócej, bądź w postaci takiego pisma. Posłom zarzucano także, że zamiast uczestniczyć w posiedzeniach Rady Europy, zabawiali się w madryckich restauracjach. Adam Hoffman twierdzi, że restauracje odwiedzali w czasie wolnym. Natomiast podczas obrad uczestniczyli w tych punktach, które dotyczyły spraw Polski, a w międzyczasie w kuluarach negocjowali z przedstawicielami innych państw sprawy ważne dla naszego kraju. Skutecznie to zrobiliśmy uchwała o zwrocie wraku Tu-154 i czarnych skrzynek będzie w styczniu głosowana w Radzie Europy. Tłumaczenia całej trójki nie wpłynęły na zmianę stanowiska Prawa i Sprawiedliwości, które usunęło ich z partii. Przewodniczący klubu parlamentarnego PiS poinformował, że sprawa jest zamknięta. To wszystko teraz. Na kolejne informacje dnia zapraszam Państwa tuż po apelu jasnogórskim. Do zobaczenia. Z Panem Bogiem. Szczęść Boże, Julita Przyczka. Rozpoczynamy prognozę pogody dla Polski. W nocy na termometrach, przeważnie od minus 2 stopni do zera. Jutro w całym kraju dużo chmur z opadami deszczu, śniegu oraz deszczu ze śniegiem. Temperatura niska, bliska minus 1 zera na wschodzie i trzech na pozostałym obszarze. Wiatr silny i porwiste z południa i południowego zachodu, w górach Halny. Ciśnienie wyniesie około 1014 hektopaskali i w dalszym ciągu będzie spadać. A jaka pogoda czeka nas w kolejnych dniach? O tym już za chwilę. Zapraszam. W piątek na południowym wschodzie przejaśnienia, nad pozostałą częścią kraju zachmurzenie duże i całkowite z opadami deszczu. Na północnym wschodzie śnieg i opady marznące. Temperatura maksymalna od 1 na wschodzie do 5 na zachodzie i w rejonach górskich. Wiatr bardzo silny i porywisty z południowego zachodu, w górach halny. W sobotę w kraju przeważnie zachmurzenie duże i całkowite z opadami deszczu, a na Podlasiu i Lubelszczyźnie deszczu ze śniegiem. Termometry w najcieplejszym okresie dnia wskażą od jednego na Podlasiu, około 3-4 w centrum do 5 na ziemi lubuskiej. Wiatr nadal silny, porywisty z południa i południowego zachodu w górach Halny.